Witam ponownie w mojej kuchni. Dzisiejszy temat: kiełbasa pieprzowa. Bardzo prosta, jeżeli chodzi o składowe. Troszeczkę trudniejsza, bo wymagająca zimnego wędzenia. Przynajmniej o tej porze roku, bo o bardziej chłodnej porze roku można ją wykonać także w wersji tylko dojrzewającej, bez wędzenia. O tej porze roku jest to troszeczkę bardziej ryzykowne, więc zimne wędzenie jest elementem składowym. Po kolei. Jeden składnik. Karkówka. Powinna być w miarę tłusta. Nie za chuda, ale nic innego nie dodajemy. Tylko i wyłącznie jeden składnik mięsny. Drugi składnik to jest oczywiście sól pekrująca. I tutaj mamy około 1,8 kg. Więc soli pekrującej tak po 17 gramów na każdy kilogram, czyli w okolicach 30 gramów jest odważone. Jeszcze będzie jeden składnik, to może być cukier, może być glukoza. Ja zastosuję cukier zbożowy. Jest to składnik piwowarski bardziej. Taki skarbelizowany brązowy proszek o bardzo fajnym smaku, takich nut palonych, który jednocześnie jest także cukrem, więc swoją rolę spełni. W przypadku glukozy czy cukru wystarczy tutaj pół łyżeczki, jeżeli chodzi o ten składnik, który oprócz tego, że spełni rolę cukru, to nada też taki bardzo fajny posmak produktowi. Dam taką prawie że czubatą łyżeczkę, tak? Ale też nie należy przesadzać. Więc może tak, zacznijmy od tego, że albo nie, najpierw pokroimy. Pierwszy etap. Kroimy w grubą kostkę. Nie za cienką, taką 3-4 cm, coś w tym rodzaju. Tak? Nikt tego mierzył nie będzie, nie powinna być to zbyt drobna kostka. Takie kawałeczki właśnie w okolicach 3-4 cm. Także działamy. Pokrojone. Teraz rozsypuję tutaj sól pekrującą. Jak wspomniałem, łyżeczkę tych słodów ciemnych, które można zastąpić cukrem. No i teraz trzeba to wymieszać porządnie. Wymieszane, porządnie ubite. Pojemnik, w którym to przechowujemy, powinien być w miarę szczelny. Zamykamy. Jeżeli się da powietrze upuścić, to upuszczamy. Wstawiamy do lodówki 4 doby. 4-5 maksymalnie powinno to stać w tej postaci w lodówce. Spotykamy się po tym czasie. Kolejny dzień działań, czyli dokładnie 5 dni później. Tutaj przygotowany jest pojemnik. Jak zwykle test zapachowy, wyglądowy. Jak widać, wszystko jest ładnie, pachnące. Do tego mięska teraz. Tak, około setkę schłodzonej wody. Dla wielbicieli ciekawszych smaków może być to słodkie wino typu Madeira na przykład. Ale ja użyję samej wody tylko. Powoli troszeczkę to trzeba wymieszać. O.
żeby to z tą wodą zmieszać i puszczę zaraz całość przez maszynkę. W maszynce mam oczko numer 8. I całość, wszystko będzie na tym jednym oczku mielone. Nie jest to kiełbasa typowa plasterkowa. To jest kiełbasa przygryskowa, kiełbasa do ręki. W takim właśnie, w takiej postaci, w takim stanie ja ją najbardziej lubię zjadać. Więc albo kroję na jakieś takie grubsze kawałki, albo właśnie pędko do ręki i działamy. I tak samo będzie mielone właśnie na jednym, tylko i wyłącznie jednym oczku. Nie trzeba przekładać, nie ma żadnych skomplikowanych tutaj działań. No dobra, maszynka przygotowana. No. Mielenie zakończone. Trzeba teraz tylko wydobyć z maszynki to, co tam się jeszcze gdzieś zapodziało. Są to grubsze kawałki, więc ja zaraz je troszeczkę jeszcze rozdrobnię. Grubszy wtręt nie będzie wcale przeszkadzał, ale nie może być za duży. Ok. Co teraz? Teraz muszę doprowadzić się do porządku. Ok, już jestem. Teraz tak. Do mięska dodaję. Tu będę sypał z pojemnika, ale niewiele, około pół łyżeczki na tą ilość tymianku, żeby troszeczkę aromatu dodać. Ale więcej nie trzeba. Około łyżeczki pieprzu czarnego mielonego. O. I teraz jeszcze dodatek ostatni. Mam tutaj pieprz kolorowy w kulkach. Otwarty czy nieotwarty? Nieotwarty. Gdzieś się nożyczki zapodziały, ale sobie poradzimy. I tego pieprzu kolorowego, takie dwie płaskie łyżeczki. No, muszę większą przestrzeń dojścia tu zrobić. O. Nie będę go wsypywał w całości. Ach. Nie przygotowałem się, to teraz się rozsypuje. Wsypuję do woreczka jedną. Drugą łyżeczkę i robię z tego pieprz tłuczony. Parę tutaj kawałeczków, co jeszcze wypadło. Oczywiście, można w gwoździerzu albo w najprostszy sposób. I już jest. O. Potem to ogarnę. I teraz wyrabiamy. Porządnie wyrabiamy i napełniamy nadziewarkę. Jelita wieprzowe już się moczą. Także są przygotowane. Odpowiedni lejek w nadziewarce. Jest tylko jedna przyprawa.
taka poważna, nie licząc tego tymianku oczywiście, który nie jest konieczny, ale ja aromat tymianku uwielbiam, dlatego chociaż te pół łyżeczki dodałem. Ale, więc jeden rodzaj mięsa, jedno sitko do mielenia, generalnie oprócz soli pekującej pieprz, czego dodacie w postaci całkowicie zmielonej, czy tak jak ja, częściowo zmielonej, a częściowo stłuczonej. To już jest wybór każdego indywidualny. Ja uwielbiam właśnie w tej postaci. No i teraz to muszę szybko wyrobić. Po paru minutach będę napełniał nadziewarkę. Jelito przygotowane. Teraz będziemy je nakładać. Tyle udało się uzyskać. Nie jest to ilość hurtowa, no ale też nie taki jest cel. Cel jest po to, żeby sobie trochę zrobić, przy okazji pokazać Wam, jak to robię. A w związku z tym, że filmy wykonuję dość często, więc wędlin u mnie jest pod dostatkiem, więc tej w dużej ilości wykonywał nie będę. Dobrze, teraz co? Na kij, do rana suszenie i osadzanie, od rana będziemy dymić. Do jutra. Zapach niesamowity, naprawdę pięknie, pięknie pachnie. 5 do 7 dni w temperaturze pokojowej. Tyle mniej więcej powinna wisieć, ale zależy to oczywiście od tej temperatury, jaka jest. Im bardziej ciepło, im suchsze powietrze, tym lepiej i szybciej podeschnie. Wygląda tak, jak wygląda. Czas teraz na degustację. Jest to oczywiście kiełbasa do ręki, że tak powiem, nie do krojenia, ale mimo wszystko postaram się ją przekroić i pokazać, jak wygląda w przekroju, chociaż w związku z tym, że była mielona tylko na jednych oczkach, ten przekrój za ładny być, może nie być za ładny, o, tak to określmy. Na razie dobrze, tu na bok. Kawałeczek do degustacji najpierw. Bardzo fajnie smakuje. Bardzo wyraźnie wyczuwalny pieprz.
to właśnie chodziło. Przy czym można jeszcze bardziej siarczyście ją wykonać. Można jeszcze więcej dać pieprzu. To jest taka dawka, rzekłbym, minimalna, żeby był wyraźny smak pieprzu, ale nie jest jeszcze przegięte. Można dać więcej. Parę pasterków. I jeszcze kawałeczek na spróbowanie. Kiełbasa w charakterze trwałym, więc może jeszcze sporo poczekać na konsumpcję. Ale jest bardzo przyjemna i warta wykonania. No i bardzo prosta. Generalnie 1-1-1. Jedno mięso, oprócz soli jedna przyprawa i jedno sitko do mielenia. Spróbujcie. Smacznego Wam życzę.